Witam wszystkich, dam znać, że żyję. Nic się u mnie nie posuwa ze żniwami. Tutaj mamy gloriettę. Zaraz zobaczymy, jak wygląda. Tu akurat jadę do wojaszka kosić rzepak. No i tak, zobaczmy w gloriettę. Zielono, zdrowo, co bardzo mnie cieszy. I niech stoi. Mam nadzieję, że tutaj się tą czwórkę uda wydusić, bo z tego co widzę, to rewelacji w tym roku nie ma. Ci co koszą. Poszukajmy jeszcze łuszczyn niedojrzałych. O, są jeszcze łuszczyny niedojrzałe. Zobaczcie. To szkoda tego, bo no, tego jest w procentach może niewiele, ale to na całym polu to się nazbiera. Są jeszcze takie żółte. O, tutaj zobaczcie. No, takie coś tutaj jeszcze jest. Ogólnie tak góra dojrzała, ładnie to wygląda. Tutaj gdzieś są takie łuszczynki. Pryszczarek na końcu mi się wdał, albo to akurat jest choroba. To na to nie wpływu nie mamy. Ale te łuszczyny, co są zdrowe, te rośliny, to raczej się nie chcą otwierać, więc same się nie będą osypywać. Pięknie to wygląda, naprawdę. Dół to jest prześwietny. Zobaczcie jak. No już dawno miałem taki rzepak zdrowy i tak, żeby on jeszcze stał, prawda? Tutaj już wszyscy wokoło koszą, a ten jeszcze musi postać, więc no zobaczymy. No może jeszcze nagram kawałek, jak koszę wojaszka, zobaczymy jaki tam jest rzepak. No, z tego jestem zadowolony. Mam nadzieję, że odwdzięczy mi się tym. Tak to wygląda, jak widać. Header kręci się, kosa działa. Wszystko tutaj funkcjonuje, oprócz tamtej części, która się tam nawija gdzieś od miedzy, łapie. Tam gdzie się obraca, tam nie ma osłony, ale zresztą te motowidła, one inaczej są troszeczkę skonstruowane. Oczywiście na targaniec się trochę nawija. No, ale ogólnie funkcjonuje wszystko, no. John Deere'ka 1174 bodajże, też walczę z rzepakiem. Zetor jakiś 6-cylindrowy. U taty na polu, wracałem od wujka. Mówię, jadę, zobaczę jak to wygląda. I obkosiłem poprzeczkę, obkosiłem tutaj taki róg. Znaczy ta strona, ogólnie jak zaczynałem pryskać na jesieni od jednoliściennych, to po prostu gdzieś tam, no za krótko może stałem tam przy tym, bałem się, żeby rzepaku nie popalić i jak ruszyłem, no to dopiero zaczęło pryskać gdzieś od tego miejsca, tak pryskało wodą. No i tutaj pszenicy trochę wyszło, mówię, to wziąłem to
wykosiłem, sypnie się na przyczepę i przeczyści się przetakiem. No, mamy godzinę 19:03 i zjeżdżam już do domu, bo jest mokry, znaczy mokry, no nie jest jeszcze do końca dojrzały ten rzepak. Co, obczyszczę. Zobaczcie, gdzie ja tu, o, znaczy no, taki to jeszcze, ale w sumie tu nie jest tak źle jeszcze, ale od miedzy pobrałem ścieżkę, o, tutaj widzicie, jeszcze, o, tutaj, no jest jeszcze zielony, o, tutaj, no, zobaczcie na ściernisko, jak wygląda, pod drzewami. No to wyszło 8,9, wilgotnościomierz pokazał 8,9, więc o, zobaczcie. No to akurat może na poprzeczce, no to wiecie, jak pryskałem, to może gdzieś tam więcej poszło środka. Nic, ja będę jeszcze tutaj, spróbujemy może jutro, dzisiaj już jest wieczór. Zobaczcie, nie jest tak źle, a to jest ten stary kasuar, tato cały czas nim sieje. Już ileś tam lat. O, patrzcie, stokłosa. Nie wygląda ten rzepak super, ale uwierzcie mi, że się sypie. Może tam rekordów też nie będzie, bo w tym roku jeszcze nie słyszałem tutaj od znajomych w okolicy, żeby ktoś miał czwórkę z przodu. Żeby ktoś miał czwórkę z przodu, ale zobaczcie, zielono jest. No, na ścieżkach to tam wiadomo. Jutro pewnie będziemy go próbować, to zawiozę z tą pszenicą, tato przytakiem przeleci. A zaraz wam pokażę, ile się jeszcze nasypało. No, tu jest 3 hektary. Tu jest 3 hektary. Jak na razie kosa chodzi, stół też. Nic na razie nie chce się rwać. No i dobrze w sumie. Mokre. Jest taki wilgotny. No może już rosa będzie nachodzić. Tutaj też wszystko fajnie chodzi, tylko od miedzy, tam chwastów tutaj, no, targaniec nazbiera. Pokażę, tu jest 3 hektary. Raz objechałem. O. I tutaj, o, ta pszenica. Pszenica, trawa. Tutaj wszystko pozbierałem i to się przy takim wyczyści. Zobaczcie, tak pod. O, no coś tam się nasypało, nie? Raz dookoła. No i to poprzeczka, nie? Nie jest tak źle. Jak na tego starego kasuara, co nim tato cały czas sieje, to nie jest tak źle. Dobra, w sumie jutro jak będziemy kosić, to pewnie nagram wam już coś z głowy, z GoPro, bo to telefonem na ten, to nie nagrywanie. Przypominam jeszcze o rabacie. Rabat na wilgotnościomierz Dramiński Twist Grand Pro, wrzucę w opisie numery telefonu, pod który można zadzwonić. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.